Witam Państwa w kolejnym odcinku Czyścioszek TV. Dzisiaj opowiemy o detergentach i różnych środkach czystości, które pomogą nam usunąć bakterie z naszych mieszkań. Oraz powiemy, w jakich miejscach znajdują się bakterie w naszych mieszkaniach, o których nie zawsze pamiętamy. Sprzątamy przedpokój. Na wierzchni odzieży, którą tu zostawiasz, jest mnóstwo bakterii. Z autobusu, sklepu oraz te, które przekazali nam inni, na przykład kichający ludzie. Bakterie są też na butach i wycieraczkach. Najlepiej trzymaj je w szafie. Jeśli są przemoczone, najpierw je wysusz, gdyż drobne ustroje szybciej się mnożą w wilgotnym środowisku. Raz w tygodniu czyść, jeśli to możliwe, wietrz dywaniki, na których stoją buty. Klamkę od drzwi zewnętrznych, a najlepiej także i pozostałe, przecieraj co kilka dni octem lub detergentem o działaniu bakteriobójczym. Często odkurzaj pokój i przecieraj podłogę. Sprzątamy także kuchnię. Ulubionym miejscem drobnoustrojów jest zlewozmywak i blat. Jak najczęściej, najlepiej codziennie wyszoruj zlew szczotką i detergentem. Co kilka dni wlej do odpływu czajnik wrzątku, a raz w tygodniu łyżkę żelu do czyszczenia i dezynfekcji kanalizacji. Zmywając po posiłku, umyj również blat. Przecieraj również kran. Kosz wykładaj foliowym workiem. Jeśli mimo tego zabezpieczenia mokre śmieci zabrudzą pojemnik, umyj go wodą z octem lub wypielaczem. Sprzątamy łazienkę. Nie dopuszczaj do powstania kamienia w muszy klozetowej, bo gromadzą się w niej bakterie, które potem trudno usunąć. Dlatego poza częstym myciem sedesu raz w tygodniu wlej do niego około pół szklanki octu i pozostaw na kilka godzin, aby wszelkie osady się rozpuściły. Kilka razy w roku umyj ściany w toalecie. Podłogę, przyciski, spłuczki, półki, bakterie i ceramikę myj co tydzień. Czyszcząc podłogę, dodaj do wody łyżkę wybielacza. Działa bakteriobójczo. Nie zapominaj o czyszczeniu kubeczków, w których stoją szczotki do zębów. Długo niemyte porastają pleśnią.